Wśród wielu czytań liturgicznych okresu Bożego Narodzenia usłyszeć możemy między innymi i ten fragment listu świętego Pawła do Galatów. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze. A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej. Święty Paweł osobiście bardzo mocno przeżył, odkrył, iż człowiek ochrzczony posiada w sobie zadatek ducha. Zadatek, który nie jest byle czym, jakimś jedynie drobiazgiem ukrytym wśród wielu jeszcze spraw do rozwiązania. Zadatek jest zadatkiem na zwycięstwo, na przewagę tego, co w życiu człowieka staje się życiem łaski, nad tym, co jest dziedzictwem grzechu, co jest niewolą, co jest jeszcze tym wszystkim, nad czym człowiek w sobie i na dalszym planie w środowisku, w którym jest, musi pracować. O tym, że zadatek nie jest byle czym, ale zadatkiem na zwycięstwo, mówił Paweł bez mała we wszystkich swoich listach, zwłaszcza w uroczystych pozdrowieniach, jakimi rozpoczynał swoje pisma kierowane do różnych wspólnot, często przez samego siebie zakładanych. Nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem, napisał do Galatów. Do Koryntian pisał, iż nie brakuje wam żadnego daru łaski. Do Efezjan, w liście do Efezjan otworzył właściwie swoją mowę całym ogromnym hymnem o tym, że człowiek już teraz napełniony zostaje tym wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. I w Nim bowiem Bóg wybiera nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Mamy więc w sobie coś. Nie mamy jeszcze, z nas nie jest jeszcze doskonały, nie jest święty tą świętością, jaką mają odkupieni już po drugiej stronie, zbawieni. Ale ten zadatek, który jest od momentu chrztu zanurzającego człowieka w śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa, nie jest jedynie drobnym ziarnem, które ma się tam gdzieś zbyt małym, żeby nie miało się jakoś przebić przez cały gąszcz spraw w nas i wokół nas, pozostających jeszcze do rozwiązania. Boże Narodzenie nie jest tylko wspomnieniem historycznego wydarzenia sprzed 2000 lat. Świętujemy je dzisiaj bardziej, jak świadomi tego, kim jesteśmy jako chrześcijanie, członkowie Chrystusowego ciała. Ci, których głową jest Chrystus, ale też ci, w których pomiędzy mistrzem a uczniem jest coś więcej niż tylko taka więź zewnętrzna. Więź kogoś, kto pociąga słowem, fascynującym słowem nauki czy własnym przykładem. Jest coś więcej, jest zadatek życia samego Chrystusa w nas. I wierność temu zadatkowi jest, można powiedzieć, tym fundamentem całego rozwoju wewnętrznego. Najpierw świadomość tego zadatku, jaki człowiek otrzymuje, grzeszny człowiek, oddając swoje grzechy Panu Bogu, obmywając się właśnie w tej kąpieli chrzcielnej, powtarzając tę kąpiel chrzcielną pracowitym chrztem, jakim jest sakrament pojednania. To wszystko, co jest zadatkiem, co jest wielką wewnętrzną inspiracją pochodzącą od samego Ducha Świętego, jest właśnie zadatkiem na zwycięstwo.
I świadomość tej rzeczywistości łaski w nas jest, można powiedzieć, przedmiotem szczególnej troski tej pedagogii liturgicznych czytań okresu Bożego Narodzenia. A zatem mamy z czymś w sobie współpracować. Współpracować z tym, co zostało nam już dane. Święty Paweł, przykładowo w liście do Koryntian, po tym uroczystym pozdrowieniu, jakie skieruje do młodej, rozwijającej się wspólnoty, kiedy w tym pozdrowieniu zabrzmi właśnie ta świadomość daru, który w każdym z nich jest, przejdzie z kolei do tego, co należy zrobić, do tych wymagań, które nie zabrzmią w ten sposób gdzieś tak jurydycznie, ex cathedra, ale można powiedzieć, zostaną ustawione w kontekście tych możliwości, które już łaska Boża daje człowiekowi. I jeżeli się zabierzecie za sprawy, o których wam powiem, rozwinie się w was właśnie to życie, które macie już w sobie w zadatku. Często tak w naszej relacji do Pana Boga ustawiamy się jako ludzie, no, którzy rzeczywiście muszą jeszcze nad sobą pracować, mamy świadomość własnych ograniczeń, błędów, grzechów rozmaitych, ale jednocześnie ustawiamy się względem Pana Boga, który jest jakby tak bardzo gdzieś tam daleko, tam hen, gdzieś w niebie, gdzieś jest jakimś takim, no, wciąż jakby niedosiężnym ideałem. Ideałem, z którego tutaj na ziemię spadają jedynie słowa duchowych wskazówek, przykazań. Jeżeli idziemy za słowem, idziemy za przykazaniem, można powiedzieć, to całe to pielgrzymowanie, ta praca nad sobą, ona się już opiera na łasce danej. Ona się już, można powiedzieć, zakorzenia w obecnym. Pragnie głębiej się zjednoczyć z tym, który jest, który nam w życiu i w wierze przewodzi i on wydoskonala. A zatem pewna wierność natchnieniom, głębokim natchnieniom obecnym w sumieniu człowieka, w jego umyśle, w jego sercu, w naszym najgłębszym wnętrzu obecne są dobre natchnienia. One są początkowo może jeszcze słabe, może jeszcze są takie właśnie nieśmiałe. Potrzebują dobre natchnienia, prawdziwe natchnienia. Potrzebują zatem horyzontu, jakiegoś wzmocnienia wewnętrznego. Nie potrzebują tego, żeby je stłumić. Potrzebują oczyszczenia, potrzebują pewnej mądrości jeszcze, potrzebują światła i potrzebują odwagi. W jaki sposób współpracować z łaską daną już? Ojciec Piotr Rostworowski w jednej ze swoich konferencji mówił o tym, że więcej jest tych łask, które już mamy w sobie, a które marnujemy, niż tych, których nam jeszcze nie dostaje. Bardzo ważne stwierdzenie. Więcej tych łask jest w nas, które mamy, niż tych, których nam jeszcze nie dostaje. Współpracujmy zatem z tym, co mamy w sobie. Chciałbym tutaj może jako taką ilustrację przytoczyć teraz takie opowiadanie Cypriana Norwida. Mało znane, bo najczęściej znamy go przede wszystkim jako poetę, mniej jako prozaika. Niemniej w drugiej połowie XIX wieku napisał on takie opowiadanie Ad Leones, które bardzo dobrze koresponduje, wydaje mi się, z tematem, jednym tych głównych tematów przewodnich właśnie okresu Bożego Narodzenia. A jaką jest wierność, jakim jest wierność dobrym natchnieniom, głębokim natchnieniom, które człowieka nie mylą, ale z którymi człowiek powinien współpracować, ucząc się tego, by właśnie na nich budować, nie pozwalając zewnętrznym okolicznościom zepchnąć się swojej woli, swojego myślenia, swojego działania poniżej tej pewnej granicy,
która wyraża, dzięki której człowiek wyraża w jakiś sposób właśnie to, czym sam został obdarowany, w której buduje się jego własne człowieczeństwo. Opowiadanie Ad Leones, łaciński tytuł, za chwilę się wyjaśni. W rzymskiej kawiarni greckiej, El Café Greco, opodal schodów hiszpańskich, zbierają się rozmaite grupy towarzyskie, z których bliżej poznajemy jedną, skupioną wokół młodego, utalentowanego artysty, rzeźbiarza, zjawiającego się prawie co wieczór ze swoim rasowym psem. Grupę tę tworzą następujące osoby. Jest to redaktor gazety beletrystyczno-politycznej, jest artysta-śpiewak, jest utalentowany malarz oraz młodzieniec-turysta, wysłany przez rodziców w szeroki świat, aby kształcił się w zapatrywaniu na rzeczy. Zdobył jakieś szersze horyzonty, więc rodzice wysyłali takiego swojego syna, żeby się trochę w świecie otrzaskał, nabył ogłady i zdobył szerokie doświadczenie. Wszyscy wiedzą, iż ów rudobrody rzeźbiarz tworzy właśnie grupę Ad Leones, przedstawiającą chrześcijan rzucanych lwom na pożarcie za czasów Domicjana. Ad Leones to właśnie lwom dosłownie. A więc chrześcijanie, grupa, jest to rzeźba przedstawiająca taką heroiczną scenę, chrześcijanie rzucani lwom na pożarcie za czasów Domicjana. O artyście, młodym artyście i powstającym dziele jest w Rzymie tak głośno, że tytuł rzeźby zaczyna nawet funkcjonować jako coś w rodzaju powitalnego pozdrowienia. Pozdrawiają się na ulicach Ad Leones. Tak popularna już jest rzeźba, jeszcze zanim, można powiedzieć, ujrzy światło dzienne. Fascynuje i temat, i osoba młodego, obiecującego artysty. Wiadomo też jednak, że dziełem zainteresowany jest również pewien bogaty korespondent wielkiego amerykańskiego czasopisma. Mamy również osobę narratora. Narrator jest również artystą rzeźbiarzem. Pracuje jednak obecnie nad rzeźbą, o której tak wiele się nie mówi. Zagadnięty o nią mimochodem odpowiada, iż będzie to rzeźba przedstawiająca dwie głowy patrzące w górę. Z tym, że jedna będzie patrzeć w niebo, a druga na kandelabr. Kiedy mówi o tym przedmiocie swojej pracy, nie wzbudza większego zainteresowania. Jeżeli spojrzelibyśmy jednak uważnie na to, jakie postawił sobie zadanie, dostrzeżemy, jak jest ono niezwykle trudne. Artysta postawił sobie za zadanie wyrzeźbić ludzkie spojrzenie, utkwione w dwie zupełnie różne rzeczywistości. Jedna z głów patrzy w niebo, druga na kandelabr. Jak wyrzeźbić różnicę spojrzeń? Ten wątek nie zostanie rozwinięty czy podjęty dalej. Możemy w ten sposób jedynie domyślić się, spostrzec, iż ów narrator jest również artystą o niebagatelnej głębi myśli i talentu. Ale ze względów takich, można powiedzieć, ogólnoludzkich, ze względów reklamowych, w punkcie uwagi środowiska artystycznego Rzymu jest właśnie owa grupa Ad Leones i ów rudobrody rzeźbiarz,
który do Caffè Greco przychodzi codziennie, by opowiadać o swoim dziele, ale też w pewnym momencie, aby zaprosić na taki wstępny wernisaż. Rzeźba nie jest jeszcze ukończona, ale chciałby ją pokazać tak w trakcie tworzenia, aby posłuchać ewentualnych uwag. Coś może jeszcze uzupełnić, coś zmienić. Przychodzi zatem dzień i przychodzi ten dzień, gdy twórca tej heroicznej grupy męczenników prezentuje owo dzieło przed jego ostatecznym wykończeniem. Okazuje się, że rzeźba zapowiada się naprawdę wspaniale. Już na pierwszy rzut oka wzbudza aplauz, brawa. Śpiewak wykonuje na jej widok spontanicznie nawet, w cudzysłowie, heroiczną, acz banalną w treści pieśń zachwytu. Malarz doznaje zapału do własnych dzieł. Kiedy pierwsze okrzyki zachwytu jednak już przebrzmiały, głos zabiera ów znajomy redaktor, który przekonuje zebranych, że z komercyjnych względów rzeźbę należy jednak nieco zmodyfikować. Nie wiadomo bowiem, jakiego wyznania będzie ów amerykański korespondent, który ma ewentualnie rzeźbę zakupić. Może więc na wszelki wypadek coś w tej rzeźbie tak zmienić, żeby miała bardziej uniwersalny charakter. Redaktor w sposób następujący do rzeźbiarza pierwszorzędnie, lecz zarazem i do gości przemówił. Tu nikt z nas myśli innej nie ma, albo zastanowiwszy się nieco, nie będzie miał innej, tylko ażeby dzieło genialnego naszego przyjaciela i mistrza przyszłość zapewnioną sobie znalazło. Czyli, że końcem końców wydatki i nakłady są nie tylko niemałe, lecz będą się z postępem zwiększały. Tu wszyscy na rozmaity sposób, głową wzruszywszy potwierdzalnie, słuchali dalszego ciągu. Otóż trafiającym się fortunnie mecenasem w tej sprawie, by być mógł lub nieledwie, że jest bogaty korespondent wielkiego amerykańskiego monitora. Osoba ta, jaką wyznaje religię, a których w Stanach Zjednoczonych jest kilkadziesiąt. Tego, gdy nie wiemy, byłoby roztropnie, może nawet byłoby i estetycznie, odjąć krzyże z rąk figur. Na cóż koniecznie ten znak martwy, którego uczucie w całości rzeczy i tak jest rozlanym, a dla którego obecności nabywca, dajmy na to mojżeszowego wyznania, nie będzie mógł w parku swoim przed domem grupy postawić i od kupna się cofnie. Rzeźbiarz uwagę zrobił, iż te krzyże załamują stosownie bieg głównych linii. Lecz bukszpanowym szerokim dłutem bawiąc się, wejrzał na wszystkich pilnie, jakby ogólnego uczucia poszukiwał, a że stałem najbliżej, do mnie z gestem pytającym się obrócił. Co do mnie, rzekłem, myślę o tym, iż ujęcie ręką krzyża jest ze znanych dotąd najtrudniejszym, choreograficznym i plastycznym zadaniem. Palec dotyka symbolu. To nie może być ani zręczne i wykwintne, ani niezgrabne, ani grożące, ani bez znaczenia, ani łatwe, ani przysadne, ani proste, ani przemyślne, ani piękne, ani niepiękne. Nic trudniejszego nie znam. I artysta, który to zrobi,
potrafi wszelką kompozycję zrobić. Głębokie i szczere poparcie, jakie wyraża narrator dla pierwotnego zamysłu artysty-rzeźbiarza, zostaje jednak pod naciskiem okoliczności zupełnie opacznie odczytane. To więc jedna wielka trudność mniej, zawołali zgodnie naraz redaktor i malarz. A po co się męczyć z tak trudnym zadaniem? Rzeźbiarz, półgłosem to samo powtórzywszy, wbiegł na schodki wyrównywające grupie, a przy niej utwierdzone i dwoma zacięciami bukszpanowego narzędzia odjął krzyż z ujęcia figury męskiej. Po czym nad ręką żeńskiej figury zatrzymał cios, ku czemu zawołał guwerner: jeżeli dla załamania linii należy coś wetknąć w ręce kobiety, to tu prawie scjentyficznie godziłoby się nadmienić, iż do Semitów, a przez onych do chrześcijan, przeszedł był obyczaj jeszcze chaldejski i egipski, który zalecał dawanie w rękę klucza osobom ważne rzeczy uczytelniającym lub zwiastującym, czego zaś ślady są i w Ewangeliach, klucze świętego Piotra, i w Apokalipsie. Rzeźbiarz, rękę mając na czas tej mowy zatrzymaną, opuścił z narzędziem na krzyż drugi i kilkoma biegłymi ruchy naznaczył ogólne kształty klucza. Działo się to jakoś magicznie, przez ogólny nakłon pojęć i uczuć, a zupełny brak rozumowej protestacji. Jednakowoż, gdy rzeźbiarz z ostatniego zstępował schodka, zawoła nagle do redaktora się zbliżając: ależ to tym sposobem i z tychże względów cała scena chrześcijańska miałaby odmienić się? Redaktor, biorąc ku sobie jakby na świadki guwernera, z uśmiechem i niecierpliwością rzecze: czy ta grupa jest dziełem historycznym? Czy za Domicjana, nie za Nerona ta scena dzieje się? Czy to są portrety męczennika X i męczennicy Y? Już ci, że nie. Toć nie idzie o osobistości, lecz o dramę. Ku czemu guwerner doda: jeden scjentyficzniejszy rzut oka zdolny jest wszystko wytłumaczyć. To mogą być wcale nie chrześcijanie rzuceni lwą. To może przedstawiać właśnie, że walkę, właśnie, że poświęcenie, właśnie, że zasługę, właśnie, że to wszystko, czego artysta tak wdzięcznie w tej pracy poszukiwał, co uprawia i na co publiczność oczekuje. Zapluty nieco mówca otarł usta, gdy rzeźbiarz ścisnął ręce obu, a to li śpiewak, młody turysta i malarz, zwyczaj mając unikania wszelkich dyskusji, jako rzeczy próżno głowę kłopoczących, cofnęli się z pracowni cicho i grzecznie. A wtem otworzyły się drzwi i wszedł jegomość mizernego wzrostu, w niskim kapeluszu szarym i w szarym ubiorze bardzo świeżym, w białej arcystarannej chustce i kamizelce, spod której gruby łańcuch rzucał na brzuch kluczyki i pieczątki z drogich kamieni. Był to Amerykanin, korespondent wielkiego monitora Stanów Zjednoczonych. Pozdrowił redaktora po koleżeńsku, zamienił z rzeźbiarzem ukłony i komplementu gest względem nas wypełniwszy, prosto do grupy zbliżył się. Chwilkę patrzył szarym i głębokim okiem, odgarniając na tył głowy kapelusz z czoła i obejmując i gładząc rudawą brodę, która przy ogolonych wąsach tym bujniejszą się wydawała.
Życzę mieć szczegółowe wytłumaczenie figur, rzekł do redaktora i rzeźbiarza, który naraz pół krokiem w tył się cofnął, ażeby pierwszego głosu nie zabierać. Jest to, jako się nadmieniło było, rzekł redaktor, jest to patetyczna scena z tragedii życia człowieczego. Mężczyzna wyobraża tę energię czynu, która pracę poczyna. Kobieta swój udział w niej zaleca. I ona, Amerykanin przerwie, zdaje się, że klucz trzyma w ręku, gdy niżej widzę, i tu wskazał bryłę gliny na lwa przeznaczoną, widzę kufer. To więc kobieta wyobraża oszczędność. Mężczyzny energia zapowiada się być bardzo piękną i stosowną. Mnie się wydaje, że przy kufrze należałoby dać widzieć narzędzia rolnicze i rękodzielne. Tak jak jest, bryła niższa więcej wygląda na jakieś śpiące zwierzę niż na szkatułę. Rzeźbiarz, zbliżywszy się do grupy, naznaczył kształt sierpa i dwa boki kufra. Gdy Amerykanin, raz jeszcze obszedłszy dookoła całość rzeczy, zawoła: jaśniej okazanej i piękniejszej myśli dawno nie napotkałem. Grupa wyobraża kapitalizację w sposób i wyrozumowany, i przystępny. Na dzień obecny, stosownie do stopnia, do którego posuniętą jest praca, mniemam, że będzie wystarczającym, gdy kolega redaktor zechce na mojej karcie nakreślić. Tu oddał swą kartę redaktorowi, zabierającemu się skrzętnie do pisania, i dalej mówił, co następuje. Isaac Edgar Middlebank Jr. u dostojnego rzeźbiarza zamawia grupę przedstawiającą kapitalizację, a która ma być z marmuru białego, bez plamy i skazy wykonaną, i nie o wiele przechodzić cenę swoją $15,000. Czy tak jest godziwym? Zapytał Amerykanin, ku czemu rzeźbiarz swoją kartę redaktorowi nasunął, a ten skreślił. Rzeźbiarz podejmuje się wykonać grupę, kapitalizację z marmuru białego, o ile można, bez plamy i skazy, nie przechodzącą o wiele ceną swoją $75,000 i na rozkaz dostojnego Isaaca Edgara Middlebank Junior, etc., etc. Po czym Amerykanin, pisma oba przez szkiełko uważywszy, życzył dołożyć daty pominięte, a gdy się to spełniło, zamienił karty, mówiąc: jest wszystko jak należy. Bardzo winszuję panu takiego pięknego talentu. Tu dodał uścisk ręki. I takiej pięknej suki, cóż za prześliczne zwierzę, cóż za rasa. Z pewnością można rzec, że takiej suki, takiegoż rodzaju, nie ma drugiej w całym mieście. A gdy to mówił, skłonił się i począł mieć się ku drzwiom. Serce miałem obrzmiałe i ciężkie. Ducha czułem poniżonego. Powiew jakiś czy jęk chiobowym nastrojem szemrał mi w ucho. Tak to więc wszystko na tym słusznie przeklętym świecie, wszystko, co się poczyna z dziewiczego natchnienia myśli, musi tu być sprzedane za $6, 30 srebrników. I jakkolwiek obiecywałem sobie nic więcej nie powiedzieć, nic dodać, nic nie powtórzyć, jednakowoż przenieść na sobie nie mogąc całego ciężaru moralnego, rzekłem do redaktora: jak to jednak daleko od wyznawców i dla wyznania lwom rzuconych do kapitalizacji. On zaś, giętkie okulary poprawując, począł coś parasola ostrzem kreślić na bruku i nie podnosząc oczu odrzekł: redakcja
nie jest telefonem. My podobnież przecie czynimy co dzień z każdą nieledwie myślą i z każdym uczuciem. Redakcja jest redukcją. Redaktor przyznaje się, że w przekazie informacji dokonuje pewnego zabiegu. Jest to nie tyle przekaz informacji, lecz jej opracowywanie. Redakcja jest redukcją. Na co narrator w ostatnim zdaniu tego opowiadania odrzecze tylko krótko. To tak jak sumienie jest sumieniem. Narrator zdobywa się więc na ten jedyny sprzeciw wobec całej tej sytuacji, mówiąc krótko, że sumienia, jak i zresztą żadnej innej rzeczy, nie można nazywać czymś, co nią nie jest. Redakcja nie jest telefonem. Redakcja, jak twierdzi redaktor, nie jest telefonem, to znaczy nie służy, no telefon wiernie oddaje to jako narzędzie, co rozmówca z drugiej strony powie. Oddaje to drucikiem, światłowodem, satelitarnie, dokładnie to, co ktoś powiedział po drugiej stronie. Tutaj dowiadujemy się, że redakcja nie jest telefonem. Redakcja jest od opracowywania tematu. Narrator zatem na koniec zdobywa się na to słowo sprzeciwu. Krótkie, ale zdecydowanie. Ani sumienia, ani żadnej innej rzeczy nie można nazywać czymś, co nią nie jest. Jeżeli redaktor twierdził, że redakcja jest redukcją, że nie jest telefonem, czyli takim narzędziem do odwiernego przekazywania jakichś informacji, lecz instrumentem do tychże informacji opracowywania, nie może się posuwać za daleko. Całe to opowiadanie ilustruje jednak właśnie to, co jest jednym z tematów przewodnich okresu Bożego Narodzenia. Nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. Nie brakuje wam żadnego daru łaski. W Chrystusie zostaliście wybrani jeszcze przed założeniem świata. Napełnił was wszelkim błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich w Chrystusie. Już teraz masz w sobie zadatek, z którym trzeba współpracować, z którym możesz współpracować. Nie lękaj się.